Uchwała dotycząca budżetu miasta na rok 2014 została zatwierdzona. Nasza telewizja obchodzi swoje pierwsze urodziny. Nowe plany inwestycyjne i kontynuacja założeń finansowych były tematem uchwał podczas ostatniej Rady Miejskiej w 2013 roku. Według przyjętej przez radnych uchwały planowane wydatki w nowym roku oszacowano na kwotę ponad 0,5 miliarda złotych. Środki finansowe przeznaczone zostaną przede wszystkim na edukację i oświatę, pomoc społeczną i inwestycje. W projekcie budżetu na 2014 rok zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią drugą pozycję na liście wydatków. 123,4 miliona to jest 32,6% budżetu. Zaraz po oświacie i edukacji, gdzie widnieje kwota 162,6 miliona złotych, to jest 43% wydatków budżetowych. Analizując ich strukturę finansowania, należy zwrócić uwagę, że na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji otrzymujemy subwencję w wysokości około 74% wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe około 26% to są środki budżetu miasta. Co trzecia złotówka zostanie przeznaczona na inwestycje. Na liście zadań znajduje się około 60 przedsięwzięć o wartości 145 milionów złotych. Największe z nich to budowa ostatniego etapu trasy średnicowej, modernizacja sieci tramwajowej, renowacja parku miejskiego, modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Ludnickim, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, odbudowa wieży Klimek na Górze Zamkowej, budowa wyślanej trasy rowerowej oraz dodatkowych pasów ruchu na ulicy Warszawskiej i budowa ulicy Konstytucji 3 Maja. W planach budżetu na 2014 rok zostały ujęte także mniejsze inwestycje, jak rozbudowa miejskiego systemu monitoringu, modernizacja byłego budynku Stomilu na siedzibę MOPR-u i Zarządu Dróg Miejskich, czy zakup łodzi ratunkowej wielozadaniowej na potrzeby Straży Pożarnej. By jednak zbilansować budżet i zrealizować wszystkie planowane inwestycje, niezbędne będzie zasilenie budżetu kredytem w wysokości ponad 60 milionów złotych. Choć jak przyznaje prezydent Robert Malinowski, sytuacja finansowa miasta jest w dobrej formie. Zgodnie z nowymi wskaźnikami poziom zadłużenia miasta utrzymujemy na bezpiecznym poziomie, który wynosi 3,88% przy maksymalnie dopuszczalnym 7%. Szanowni Państwo radni, pragnę zaapelować do Państwa o przyjęcie najważniejszych dokumentów finansowych miasta, uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w zaproponowanej formie. Pragnę podkreślić, że stan finansów miasta jest w dobrej kondycji. Mniej optymistycznie sytuację miasta i nowy projekt budżetu ocenili radni PiS i SLD, którzy m.in. zwrócili uwagę na zbyt mały dochód ze sprzedaży gruntów, czy zbyt małe kwoty przeznaczone przez władze na pomoc społeczną czy Centrum Pomocy Rodzinie. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku, niepokoi mnie trochę kwestia sprzedaży gruntów poszpitalnych, najciekawszych gruntów w mieście, w całym centrum, gdzie Państwo zakładacie wpływ do budżetu w wysokości 600 tysięcy aż. Panie Prezydencie, 600 tysięcy kosztuje kamienica z 20 mieszkaniami, 19-wieczna. Jeżeli sprzedamy za taką kwotę ten grunt, to będzie to słaby wpływ do budżetu miasta. Pozycja właśnie widzi te wszystkie zagrożenia, niebezpieczeństwa, które nas czekają w przyszłym roku w tym budżecie. Mamy mnóstwo kredytu, mamy po prostu obligacje, mamy pożyczki, gdzie to wszystko będzie po prostu musiało być spłacone. Te 1,550,000, które mamy po prostu, to powinno być zupełnie na inny cel przeznaczone. To właśnie powinno być przeznaczone na pomoc społeczną, na Centrum Pomocy Rodzinie, na przykład, a nie 2,1 czy 5% tylko podwyżki dla rodzin zastępczych. Przecież to wszystko nas czekają podwyżki również, na które my nie mamy wpływu odgórnie. I tam właśnie jest naprawdę tych pieniążków, tych kwot jest za mało przeznaczonych. Z uwagi na przypadające wybory samorządowe szacunki i prognozy zostały tak skalkulowane, a w wielu przypadkach po prostu dopasowane, żeby wykazać jak największą nadwyżkę operacyjną, chociaż i tak w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 jest ona mniejsza i ogranicza możliwości inwestycyjne z uwagi na istniejący dług.
Przedstawiony budżet jest kontynuacją realizowanej polityki dbałości o stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz dalszego rozwoju naszego miasta. Budżet to nie tylko roczny plan finansowy, ale przede wszystkim zobowiązania wobec mieszkańców Grudziądza. Czy ze zobowiązania władze miasta się wywiążą? Pokaże czas. Z racji naszych pierwszych urodzin, które przypadły wraz z rozpoczętym wczoraj nowym rokiem, przedstawiamy Państwu krótki film, ukazujący naszą pracę i osiągnięcia z minionego roku. Specjalnym dodatkiem są również ujęcia zza kulis, czyli śmieszne sceny z przymrużeniem oka. Łukasz Piekarski. Sylwia Sypek. Bartosz Grzybowski. Dawid Brzesiński. W roku 2013 wprowadziliśmy nowe programy do ramówki, między innymi program 1 na 1 Łukasza Piekarskiego, do którego zapraszani są znani sportowcy i działacze sportowi. Program E-Kobieta Sylwii Sypek, przedstawiający porady dla kobiet z dziedziny mody, urody i zdrowia. Sport Raport Łukasza Piekarskiego, czyli tygodniowe podsumowanie sportowych wydarzeń z naszego miasta. Zawiązała się współpraca z kilkoma lokalnymi szkołami, dzięki którym przedstawiamy wybrane fragmenty z życia społeczności uczniowskiej. Za sukces możemy uważać zaproszenie do programu E-Kobieta znanej stylistki Mai Samlewskiej, która dokonała metamorfozy dwóch wybranych przez nią grudziądzanek. Finał metamorfozy odbył się na rynku miejskim. Gość programu podczas wywiadu z zachwytem wyrażała się o naszym mieście. Szczególnie zrobiły na niej wrażenie sklepy na Starym Mieście, które miała okazję odwiedzić, i fakt, że Grudziądz jest najmniejszym miastem posiadającym tramwaje. W nadchodzącym roku realizować będziemy założenia z roku 2013 oraz chcemy szczególnie położyć nacisk na promocję naszej telewizji i naszego miasta. A teraz oddaję głos do studia, gdzie jest już Włodek Szaranowicz i Dariusz Pakowski, którzy opowiedzą Wam o tym, dlaczego jesień przychodzi po lecie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jeżeli chcemy poprawić kondycję swojej skóry, okazji do tego nie brakuje, bo jest coraz więcej zabiegów, które... Zagubiłam się. Czekaj, ja miałam napisane na kartce, co mam powiedzieć. Proszę, proszę. Mam nadzieję, że Wam się moje propozycje spodobały i rozpoczniecie letnie plażowanie. Jaką sądę telewizji? Naprawdę. Na co wydobył Pan pieniądze z Unii Europejskiej? Krótkie pytanie. Szukajcie jakieś piękne, ładne lachy młode. Ale nie, my się spieszymy, naprawdę.